Tam, gdzie jest Maria, tam wstępuje Duch Święty i ona sama jest przykładem, co to znaczy być narodzoną z Ducha. I czytamy w Ewangelii świętego Jana w prologu, że przyszło do swoich, choć i o Słowo, które stało się ciałem i zamieszkało między nami, przyszło do swoich, a swoich go nie przyjęli. Ale tym, którzy je przyjęli, dało moc, aby stali się dziećmi Bożymi, aby z Ducha Świętego się narodzili. Czyli przyjmowanie Słowa Bożego ma moc przemiany naszego życia. Ma moc też odtruwania naszego życia. Jak już mówiłem, jesteśmy zatruwani, jakby programowani różnymi ideami, różnego rodzaju sposobami wpływania na naszą mentalność za pomocą tak zwanej presji politycznej poprawności na przykład. Ale trzeba powiedzieć, że to jest nie tylko taka ideologia, która gdzieś nas jakoś cenzuruje, ale też jest w ogóle cały ten sposób myślenia, który jest powoli wprowadzany w nasze życie, on jest trochę podobny do, jak to ktoś powiedział, ja tego nie obserwowałem, nie daj Boże, proszę tego nie robić nigdy w domu, to znaczy proces gotowania żaby. Znany ten proces na takiej zasadzie, że do wrzątku, jak wrzucamy żywe stworzenie, to ono ucieka, broni się od razu, wyskakuje. Natomiast jeżeli wrzucimy do zimnej wody i powoli będziemy podgrzewać, to stworzenie się w ogóle nie zorientuje. Głupia żaba ugotuje się w tej wodzie po prostu, nie wyskoczy, nie, będzie już za późno. To jest trochę tak ze społeczeństwami, że powoli podgrzewa się pewną temperaturę różnych ideologii, która by na początku była szokująca, ludzie powiedzieli, że to jest nie do przyjęcia, ale powoli się przyzwyczaja do różnych grzechów, do różnych mód, które powodują, że człowiek już nie reaguje na takie czy inne zachowania. I dzisiaj z pomocą przychodzi nam Maryja, która próbuje przypomnieć nam, jakie są też rozwiązania. Ale zanim do tego dojdziemy, to popatrzmy na przykład świętego Jana Pawła II. On rodzi się w roku 1920, w maju, w miesiącu maryjnym. I zanim się urodził, to jego matka Emilia była chora. Lekarze mówili, żeby ratować życie matki, to trzeba usunąć dziecko. W tamtych czasach też i dzisiaj też dla ratowania życia matki można poświęcić dziecko też według prawa. Lecz Emilia zaryzykowała, powiedziała, że nie. Zaryzykuję, może przeżyję, oddam to Panu Bogu. I urodziła zdrowe dziecko. Po 9 latach sama jednak niestety chorowała i zmarła. Kiedy 9-letni Jan Mały Lolek, wychowywany przez ojca właśnie też Karola, oficera Wojska Polskiego, Karol, ten ojciec, powiedział do swojego małego Lolka 9-letniego, pójdziemy na pielgrzymkę. I poszli na pielgrzymkę do sanktuarium Matki Bożej Kalwaryjskiej, do Kalwarii Zebrzydowskiej. Jest tam taka piękna ikona, gdzie Matka Boża przytula policzek do policzka Pana Jezusa. Jest nazwana Matką Bożą Kalwaryjską. Ona cierpi, współcierpi razem z Jezusem. Ona odczuwa to, co Jezus czuje. I też czuje Maryja to, co my odczuwamy, nasze cierpienia, nasze trudności, kłopoty. I taki zbolały płaczący syn za matką i ojciec i mąż przyprowadza właśnie ten mąż i ojciec tego Lolka do Maryi. Podprowadził ją i pokazał palcem, mówiąc: Lolek, zobacz, teraz ona będzie twoją matką. Jako papież, kiedy przybył do sanktuarium, to bardzo długo w ciszy się modlił. To była taka dziwna transmisja. Nie wiem, czy pamiętacie Państwo, jak transmitowano ciszę. Nic papież nie mówił, ale mówił swoją postawą, ciszą, zamodleniem, takim zatrzymaniem się, ponieważ później powiedział: Matka Boża Kalwaryjska wychowywała moje serce. To serce było wychowywane przez Matkę Bożą. Razem z nią mówił: Totus tuus, cały Twój. I dzisiaj myślę, że na nowo nam potrzeba jakby powrócić do takiej mentalności, którą nam pokazywał Jan Paweł II. My tak często lubiliśmy go witać: niech żyje papież, bo papież mówił: co, nie żyje głupież? A jak był w Licheniu, to wołali: witamy w Licheniu, a on mówi: co słyszę, witamy Tyleniu. I tak się trochę przedrzeźniał, bo trochę mu było żal, że
głosił, a ludzie jakby to nie zauważali, jakby to nie docierało. Mówił, naród, który zabija własne dzieci, jest narodem bez przyszłości i ludzie głosują na tych, którzy są za zabijaniem dzieci. No, ręce mu opadały. No i w związku z tym dzisiaj na nowo potrzeba nam powrócić do podobieństwa do Maryi, ponieważ to jest podobieństwo do Boga. My jesteśmy tak zaprojektowani, że nie możemy być szczęśliwi bez Boga. Skąd się biorą wszystkie nasze nieszczęścia? Bo tam zaczyna brakować Boga. Próbuje się stworzyć raj na ziemi bez Boga. I w 1917 roku, kiedy Matka Boża pojawiła się w Fatimie, ostrzegała, że będzie pewnego rodzaju błąd, który się rozszerzy po całym świecie. Błąd, który wyjdzie z Rosji. Maryja jest na przykład na jasnogórskiej obrazie przedstawiana jako ta, która pokazuje drogę. Taki z tytułu ikony jasnogórskiej. I my często jesteśmy na takich różnych drogach, pobłądziliśmy i potrzebujemy powrotu na tę właściwą drogę. Przecież zauważmy, że co 6 godzin powstaje jakaś sekta chrześcijańska. Wszyscy mówią o Jezusie. Ale tych Jezusów jest tysiące różnych. Każdy mówi o jakimś innym Jezusie. Więc dużo jest falsyfikatów. I potrzebujemy kogoś, kto naprawdę zna Jezusa, bo jest Jego matką. Kto lepiej zna Jezusa niż matka Jezusa? I ona wskazuje, tu jest prawdziwy Jezus. Jest w sakramentach, jest w Kościele. I kiedy pojedziemy na Jasną Górę, widzimy Marię, która też ma jakieś rany. On to pokazuje, że jakby też z nami współcierpi. My też mamy rany. I te rany potrzebują uzdrowienia. Też rodzi się pytanie, jeżeli jest ona wychowawczynią, uczy nas, czy jesteśmy do niej podobni? Jeden z misjonarzy, kiedy jechał pociągiem, to już chyba mówiłem. Już sam nie wiem, co mówiłem. I obok niego w Afryce usiadł taki chłopiec. Się powiedzielibyśmy Murzynek Bambo, tak. W Afryce mieszka, czarną ma skórę, ten nasz koleżka. To znowu niepolitycznie poprawne, prawda? Nie mówi się czarna skóra i tak dalej. No ale siedzi sobie ten chłopiec, a ten ksiądz odmawia brewiarz. Liturgię godzin. Ale w tym brewiarzu ma też co? Obrazek Matki Bożej Częstochowskiej. I tak zagląda, i tak zagląda. W końcu nie wytrzymał i mówi, kto to jest? A on mówi, ten misjonarz, to jest moja mama. I mówi, wcale nie jesteś do niej podobny. No ten murzynek bardziej był podobny do tej mamy. Mówimy, że ma o ciemnym obliczu. Ale on sobie tak pomyślał, czy rzeczywiście jestem podobny do Maryi w swoim myśleniu, w swojej mentalności. Czy czasem Maryja nie mogłaby mi coś zwrócić, jakąś uwagę? Czy rzeczywiście to, co myślę, co mówię, co czynię, podoba się Bogu? I przenosząc się teraz do wydarzeń w Fatimie, to myślę, że warto sobie uświadomić, co to było w 1917 roku, 13 maja, w Cova d'Iria. To jest jakieś kilka kilometrów od Fatimy. Taka Dolina Pokoju. Zbliża się koniec wojny. To jest czas I wojny światowej. Dzieci w ogóle nie wiedzą o wojnie. Są dzieci, które nie umieją czytać i pisać. Dlaczego Matka Boża takie dzieci wybiera? Jacyntę, Franciszka i Łucję. Może dlatego, że ma pewność, że wiernie przekażą wszystko, co usłyszą. Nie będą nic od siebie dodawać, bo nic nie potrafią dodawać, bo nie znają rzeczy. Nawet gdy chodziło o Rosję, to Łucja nie słyszała nigdy o Rosji. I myślała, że chodzi o jakąś rudą, brzydką babę. I potem się dopiero ludzie zorientowali, że nie chodzi, żeby się nie modlić za jakąś rudą babę, rudą, tylko za Rosję. W portugalsku jest bardzo podobnie, razem tam Rosja, czy to jakoś tak, nie pamiętam. W każdym razie to pokazuje, że te dzieci naprawdę nie mogły nic sobie wymyśleć. To wszystko musiały otrzymać i one to przekazywały, co słyszały. I Matka Boża wybrała te małe dzieci po to, żeby ratować cały świat. To też wydaje się takie mało poważne, ale Pan Bóg wykorzystuje to, co jest słabe, to, co jest niemocne, po to, żeby
pokazać, że objawia się Boża moc. Pierwsze objawienie miało miejsce 13 maja, drugie 13 czerwca, a trzecie w lipcu. 13 lipca, co się wydarzyło? Dzieci, Matka Boża powinna zostać od razu aresztowana, może za to do więzienia, albo przynajmniej zakaz wszelkiego kontaktowania się z dziećmi, ponieważ osala, tak sobie odleci, ponieważ zaprowadziła do piekła. Dzieci do piekła? Przecież teraz pokazywanie, no leć sobie, leć. Pokazywanie za dużo słodyczy. No badam, no leci sobie. Poleciała? No tak, to są takie przeszkadzacze. No dobra, niech sobie leci. To sobie przeszkadzają. No dobrze, witam. Kochajmy stworzenia. Nic nam nie zrobiła. No dobrze, wracamy tutaj. Proszę się nie bać osy. Przepraszam. Wracając do tego, co Matka Boża pokazała tym dzieciom. Dlaczego pokazała piekło? Dlatego, żeby pokazać, że istnieje naprawdę. Bo żyjemy w czasach, kiedy o piekle się prawie w ogóle nie mówi, ale jeżeli się mówi, to mówi się z przymrużeniem oka, te diabełki to takie sympatyczne, z tymi widłami, gdzieś tam przy kotłach, ale tak piekło nie wygląda. Piekło jest czymś naprawdę najstraszniejszym z rzeczywistości, jakie mogą być. No dziękuję. No dobrze. Widać, jest to ważny temat, żeby poruszać. Ja tego nie zaprogramowałem, to tak przy okazji samo się dzieje. Idźmy dalej. Te dzieci od tego momentu na wszystkich zdjęciach nigdy się nie uśmiechały już. Zaczęły odmawiać nie tylko, że cały różaniec, ale też zaczęły pościć, pokutować. Potem dwójka z tych dzieci, najmłodsze, Franciszek i Hiacynta, zachorowały na grypę, hiszpankę. I na przykład Hiacynta miała bardzo ciężkie powikłania. Miała tutaj później jakieś takie rany. Miała na brzuchu ranę wielkości pięści, która się pod wpływem operacji jeszcze powiększyła, wcale nie pomogło. Bardzo cierpiała. Operacja była nawet bez nieczulenia. Ale w tym takim stanie cierpienia Matka Boża jeszcze się objawiła też tej Łucji, przepraszam, tej Hiacyncie, i pokazała pewną prawdę, że najwięcej dusz idzie do piekła z powodu szóstego przykazania, nieprzestrzegania szóstego przykazania. I to, jeżeli teraz popatrzymy, jak dzisiaj lansuje się ten świat, który tak bardzo mocno koncentruje się na seksualizacji świata, to właśnie po to, żeby jak najwięcej dusz złowić. Jest to, jak mówi papież Jan Paweł II, walka o duszę świata. Co się działo 13 maja w 1917 roku w innych częściach świata? Ciekawe, że 13 maja w Rzymie, w tym samym dniu, kiedy Matka Boża się objawiała Cova d'Iria, został biskupem późniejszy papież Pius XII, Eugenio Pacelli. Natomiast co się działo w Moskwie 13 maja 1917 roku? Jeszcze nie było rewolucji, ale były bojówki rewolucyjne. I w kościele, którym taka katechetka Maria Aleksandrowna katechizowała dzieci przygotowujące się do pierwszej Komunii Świętej, w tym kościele pojawiły się bojówki. Wyjechali na koniach i zniszczyli ołtarz, otworzyli tabernakulum, wysypali na święty sakrament i bocznymi nawami zaczęli jechać i niszczyć figury, ale dzieci też zaczęły uciekać, więc te konie, część tych dzieci zostało stratowanych, kilkoro na śmierć stratowanych. Ta katechetka szukała pomocy, zobaczyła jakiegoś oficera, prosiła o pomoc, a ten oficer odpowiedział: wiem, wydałem taki rozkaz. Okazał się to Włodzimierz Lenin. Lenin 13 maja już zaatakował dzieci. Dlaczego szatan boi się dzieci? Boi się dlatego, że to od dzieci będzie zależała przyszłość. Jak zostaną uformowane te dzieci, jeżeli zostaną zdemoralizowane, zostaną doprowadzone do zniszczenia moralnego, to nigdy nie będą mogły
przyjmować Ewangelię, chyba że będą wtedy leczone Ewangelią, ale to jest dla nich potem taka trauma na całe życie, jakiś ślad, takie zdemoralizowanie. Papież Benedykt XVI w 2010 roku przyjechał do Fatimy, czyli 8 lat temu. I wtedy powiedział takie słowa. Łudziłby się ten, kto sądziłby, że prorocka misja Fatimy została zakończona. W tym czasie posłanie nie jest zakończone. W tym sensie posłanie nie jest zakończone, chociaż obydwie wielkie dyktatury zniknęły. Trwa cierpienie Kościoła, trwa zagrożenie człowieka, a tym samym nie ustaje szukanie odpowiedzi. Dlatego wciąż aktualne pozostają wskazówki, które dała Maryja. Także w obecnym utrapieniu, gdy siła zła w najprzeróżniejszych formach grozi zdeptaniem wiary. Także teraz koniecznie potrzebujemy tej odpowiedzi, której Matka Boża udzieliła dzieciom. Zanim dojdziemy do tej odpowiedzi, warto sobie uświadomić, co wtedy zaczęło się objawiać w świecie. Dlaczego powstała milicja niepokalanej? Jeszcze nie był wtedy księdzem, nie wyświęcony był na księdza Maksymilian Kolbe, był jeszcze klerykiem, był zakonnikiem i był świadkiem, że w 1917 roku, właśnie w tymże roku, przeszły demonstracje przed placem Piotrowym w Rzymie, satanistyczne, lucyferiańskie. Były sztandary Lucyfera z takim właśnie napisami, że kiedyś w przyszłości dążą do tego, żeby na tronie papieskim zasiadł Antychryst. I co robi Maksymilian Kolbe? Zakłada milicję niepokalanej. Widział, że w Maryi jest nasze zwycięstwo. Tu trzeba ratować Kościół. Jeszcze nie był księdzem, a już miał takie pragnienie. Nawet wyprosił od swojego przełożonego pozwolenie na to, żeby mógł iść do mistrza loży masońskiej, żeby go nawracać. Bo widział, jakie jest niebezpieczeństwo z tamtej strony. Rzeczywiście, myśmy zobaczyli, ten rok był bardzo taki intensywny. Przenieśmy się do Meksyku. W 1917 roku w Meksyku jest przegłosowana konstytucja. W konstytucji zapis był taki, że dzieci od roku siódmego należą do państwa. Za wychowanie dzieci już nie są odpowiedzialni rodzice, tylko państwo. Wtedy został ministrem oświaty ktoś, kto miał trzech synów. Jak nazwał tych synów? Nazwał Lenin, Belzebub i Szatan. To może obrazować, jakie wychowanie miało być tych dzieci. Przenieśmy się do Rosji. Z powrotem. Gdybyśmy zobaczyli, co takiego podczas rewolucji Lenin zaoferował właśnie swoim proletariuszom, to na przykład 18 listopada, czyli po klęsce, pamiętam 11 sierpnia 1920 rok, cudowne ocalenie, cud nad Wisłą, ocalenie nie tylko Polski, ale Europy przed zalewem komunizmu. I cóż robi po klęsce Lenin? 18 listopada legalizuje jako pierwszy władca na świecie aborcję, czyniąc Związek Radziecki najnowocześniejszym krajem na świecie, bo w żadnym innym kraju do tej pory nie było legalnej aborcji. Drugim państwem, jak później się okazało, to były Niemcy. A państwem, który w konstytucji jako pierwszy zapisał możliwość zabijania dzieci nienarodzonych, to była już nieistniejąca Jugosławia. Niemcy to nie dla Niemców, tylko dla tych, którzy byli gorszej rasy, czyli dla Polaków, dla Słowian. To był rok 1943. Natomiast gdybyśmy przypomnieli sobie słowa Matki Teresy z Kalkuty dotyczące słów o pokoju, co jest największym zagrożeniem dla pokoju, że jest aborcja, to zobaczmy. Związek Radziecki prowadzi aborcję. Ile ludzi zginęło w Związku Radzieckim? Hitler ile zamordował? A Jugosławia, jaką straszną wojną była później w latach 90. Ten kraj, prawie w centrum Europy, nagle zamienił się w jakieś straszne zbrodnie.
Jan Paweł II w Kaliszu w 1997 roku powiedział tak, wiele razy, to cytuję Matkę Teresę z Kalkuty, wiele razy powtarzam i jestem tego pewna, że największym niebezpieczeństwem zagrażającym pokojowi jest dzisiaj aborcja. Jeżeli matce wolno zabić własne dziecko, cóż może powstrzymać ciebie i mnie, byśmy się wzajemnie nie pozabijali? Jedynym, który ma prawo odebrać życie, jest ten, kto je stworzył. Nikt inny nie ma tego prawa. Ani matka, ani ojciec, ani lekarz, żadna agencja, żadna konferencja, żaden rząd. Przeraża mnie myśl o tych wszystkich, którzy zabijają własne sumienie, aby móc dokonać aborcji. Po śmierci staniemy twarzą w twarz z Bogiem, dawcą życia. Kto weźmie odpowiedzialność przed Bogiem za miliony i miliony dzieci, którym nie dano szansy na to, by żyły, kochały i były kochane? Dziecko jest najpiękniejszym darem dla rodziny, dla narodu. Nigdy nie odrzucajmy tego daru Bożego. Tak mówiła Matka Teresa z Kalkuty na konferencji międzynarodowej o rodzinie, natomiast Jan Paweł II to przytoczył Kaliszus. I dzisiaj, dokładnie za miesiąc, w Warszawie ma przejść demonstracja. Feministki organizują 30 września taką demonstrację pod tytułem Bezpieczna aborcja. Aborcja na życzenie. Będą domagać się tejże właśnie tego prawa. A kto stanie przed sądem później z taką odpowiedzialnością? Papież Franciszek, który przyjechał do Irlandii, kraju, który uchodził za bardzo katolicki, ten, który w imieniu tego kraju, chyba prezydent, witał papieża Franciszka, podał, że największe osiągnięcia ostatnich lat to dwa osiągnięcia. Pierwsze osiągnięcie to małżeństwa homoseksualne, a drugie osiągnięcie to właśnie to referendum, pierwsze w historii, że ludzie, nie że parlament, ale ludzie przegłosowali, cały naród głosował, czy zabijać, czy też nie. To się rozszerza na cały świat, ten błąd Rosji. Zobaczmy, jak się mówi, że rewolucja seksualna zaczęła się w latach 60. w świecie amerykańskim, wśród hipisów, ale tak naprawdę początki tejże rewolucji widzimy w tym, co robił Lenin i Trocki. Dla zilustrowania tego możemy sobie zobaczyć, że to oni pierwsi powołali tak zwane komisariaty wolnej miłości. Szerzyli kampanię edukacyjną dla młodzieży pod hasłem seks jak szklanka wody. Na życzenie. Każdy z każdym. Zdarzały się lokalne rozporządzenia, tak zwane nacjonalizacji kobiet, żeby kobiety do wszystkich należały. Żeby nie było instytucji małżeństwa. Zresztą jak ktoś chciał zdobyć rozwód, to można go było zdobyć korespondencyjnie, nie informując nawet swojej drugiej połowy, męża czy żony, wystarczyło zapłacić 3 ruble. Dostawało się ten dokument rozwodowy. Tak na marginesie dodam, że pierwsze rozwody w chrześcijaństwie pojawiły się w XVI wieku wśród protestantów. Gdybyśmy zobaczyli, co robili po rewolucji, kiedy było bardzo dużo sierot, to robiono tak zwane komuny, gdzie młodzież była skupiona w jednych takich wielkich domach. Na przykład Felix Dzierżyński zgromadził ponad 1000 takich sierot pod Moskwą w wieku od 12 do 18 roku życia i zmuszał co noc do współżycia z kimś innym. Sobie zmieniali partnerów. Taka była właśnie wolna miłość tych sierot. Tworzono nowego człowieka, bo kiedy ten człowiek nie będzie miał kręgosłupa moralnego, będzie łatwo nim sterować. W lipcu 1918 roku, czyli 100 lat temu, przeszło ulicami 300 osób nagich z hasłem Precz ze wstydem. Natomiast już w grudniu tego samego roku, czyli w pierwszą rocznicę ustanowienia rozwodów, była pierwsza parada gejowska. W Petersburgu też. Widzimy, że to już ma 100 lat i zaczęło się właśnie w Rosji, w Związku Radzieckim. Parady gejowskie. W sferze edukacji seksualnej pojawił się tak zwany pornograficzny elementarz
dla analfabetów, obrazkowy. Taka właśnie edukacja seksualna. Do czasu, kiedy zmarł Lenin, no niestety były wielkie spustoszenia moralne. I kiedy doszedł do władzy Stalin, zauważył, że taki kraj nie może być zagrożeniem dla innego kraju. On się rozpada moralnie. Coraz więcej jest sierot, coraz więcej jest ludzi pogubionych, uzależnionych i trzeba to wszystko zakazać. Dopiero Stalin zakazał rewolucji seksualnej w Związku Radzieckim i ta rewolucja się przenosiła. Przeniosła się najpierw do Berlina, ale kiedy przyszedł Hitler, który też chciał silnego człowieka, miał takie super nadczłowieka, to też widział, że to jest zagrożenie. I ci wszyscy ideolodzy uciekli na zachód, uciekli do Stanów i zaczęli przygotowywać innego rodzaju rewolucje. Na przykład we Włoszech Spinelli mówił, że te rewolucje przemocowe, w takim sensie, że przez zbrojne takie wystąpienia, przez zabijanie ludzi, to jest na krótką metę. Tak się człowieka nie ukształtuje. Trzeba kształtować go przez instytucje. Trzeba te instytucje zająć. Zająć właśnie uczelnie, zająć świat kultury, nauki, zająć media, uniwersytety. I właśnie na uniwersytetach stworzono subkulturę młodzieżową, tak zwanych hipisów, dzieci kwiatów. I w 1968 roku to zostało wyeksponowane na zewnątrz. Ale dwa lata wcześniej założyciel Kościoła Szatana, czyli 1966, szóstki, prawda, ten bez powodu, ta dziewiątka wystarczy odwrócić, już są trzy szóstki, założył ten Kościół Szatana, napisał Biblię Szatana, Lewej, założyciel. On powiedział, że zdobędziemy młodzież za pomocą trzech rzeczy. Trzy rzeczy tutaj podał. Po pierwsze, specyficzna muzyka. Muzyka, która powoduje, że człowiek wejdzie w jakąś taką formę rozwibrowania. Nie będzie spokojny, będzie cały czas jakiś taki rozdrgany. Nie będzie miał w sobie pokoju, nie będzie mógł nic słyszeć. Po drugie, żeby nie żył w rzeczywistości, która go otacza, żeby był jakoś wyalienowany, potrzeba, żeby wszedł w jakąś naukę. Najlepiej narkotyki. I tutaj było lansowanie narkotyków. Na przykład w Kanadzie jest dzisiaj, czy powiedzmy w Holandii, marihuana na życzenie. Każdy może sobie kupić i sobie ją brać. A to jest początek, jakby zachęta do tego. Badania pokazują, że na przykład w Kanadzie ponad 40% miało styczność mieszkańców Kanady z marihuaną. I trzecia rzecz to seks bez zobowiązań. To mówił właśnie założyciel Kościoła Szatana, jakby przygotowując już pewien program tej rewolucji seksualnej. I jeszcze miał coś takiego jak powiedzenie: nie mówmy do siebie dzień dobry, tylko rób co chcesz, rób co chcesz, rób co chcesz. Jak zdobyć piekło? Nie robiąc nic. Rób co chcesz, co ci się chce. I wobec takich błędów, takiego błędnego rozumowania, Matka Boża przychodzi nam z pomocą. Bo dzisiaj, żebyśmy tak zobaczyli skutki tej właśnie rewolucji, która gdzieś się zaczęła w 1917 roku, to gdybyśmy popatrzyli, jak funkcjonuje na przykład Unia Europejska, że w Trewirze świętują 200. urodziny Marksa, który dał początek myśli marksistowskiej. Chiny budują jakiś 5-metrowy pomnik, w tym roku stawiają w Europie. To jest jakby przypomnienie, że nadal, pomimo tego, że były tak straszne zbrodnie, Europa się nie uwolniła od tych błędów. A największym z tych błędów to jest właśnie aborcja. Bo nie ma chyba takiego grzechu na świecie, który byłby tak straszny, a tak bardzo promowany i akceptowany przez wielkie społeczeństwa. I zobaczmy, że też to są jakby ataki złego ducha na przymioty Matki Bożej. Zauważmy, że jeżeli mówimy, że Maryja jest matką, jest matką Jezusa Chrystusa, to jak zaatakować ten przymiot matki, macierzyństwa?
Aborcja to jest atak. Mówimy, że jest dziewicą, no to demoralizacja, atak przez zachęcanie do seksu jak szklanka wody na przykład, bez zobowiązań. Gdybyśmy zobaczyli, jak dzisiaj na przykład lansuje się środki antykoncepcyjne, to jakby już się daje takim młodym ludziom do przeświadczenia, no po co będziesz brać, skoro nie współżyjesz, to powinieneś, jeżeli wierzysz, no to musisz współżyć. Kiedyś rozmawiałem z dziewczyną, która była wierząca, ale straciła wiarę, ponieważ, tak mi się wydaje, zaczęła pod wpływem swojej matki w wieku 15 lat systematycznie brać środki antykoncepcyjne, jakieś proszki hormonalne i ona sama mi mówiła, no po co ja to biorę, skoro nie współżyję? To muszę współżyć. A jak mi ksiądz mówi, że ja muszę zrezygnować ze środków antykoncepcyjnych, żeby dostać rozgrzeszenie, to ja nie będę chodzić do kościoła. Ja wolę brać środki, bo wolę tak żyć, a w takim razie nie chcę takiego kościoła. I w ten sposób wiele młodych ludzi porzuca kościół, bo dokonują wyboru. Kiedyś rozmawiałem z taką dziewczyną, która nie chciała porzucić swojego życia. W tym sensie, że uważała, że to nie jest grzech. Że współżycie przed ślubem to jest coś normalnego. Wszyscy tak robią. Nie mogła nawet zrozumieć, że księża tak nie robią. A księża też tak robią. No co, ksiądz też tak nie robi? Wszyscy tak robią. No nie. To, że ty tak robisz i nic nie było w stanie jej przekonać, ona przestała chodzić do kościoła. I pamiętam, jak wzięła taką książkę pod tytułem Lalka Bolesława Prusa, to tak się skojarzył taki wierszyk, że choć piękna, pisze Prus, tak, to w środku jak ta lalka pusta. I ten współczesny człowiek, gdybyśmy tak popatrzyli, model młodej dziewczyny, czy model takiego chłopaka w rurkach, to oni są właśnie takie lalki. Lalki, które w środku są puste. Nie ma tam poczucia sensu, poczucia tożsamości, skąd jestem, po co istnieję, jakie mam zadania, komisje. To wszystko jakieś jest zaburzone. Dlatego tak bardzo potrzebujemy powrócić do tej tożsamości chrześcijańskiej, tożsamości, że jesteśmy dziećmi Bożymi. I zauważmy, że Matka Boża, kiedy mówiła, żeby modlić się za Rosję, to mówiła, żeby papież ofiarował Rosję Matce Bożej, Niepokalanemu Sercu. I papież Pius XII chciał to uczynić. Dlaczego tego nie mógł uczynić? Bo doradcy powiedzieli, że jak to uczyni, to w ten sposób poprze Hitlera. Do dzisiaj się mówi, że Pius XII to jest papież Hitlera. On nie żadnym papieżem nie był Hitlera, tylko był nuncjuszem w Niemczech wcześniej. I poza tym Hitler chciał go zamordować. Na szczęście się nie udało Hitlerowi. Taki to był papież Hitlera, wręcz przeciwnie. Ratował Żydów, nawet jeden z głównych rabinów Rzymu, Izrael Zoller, na cześć papieża przyjął na chrzcie, jak został katolikiem, z całą rodziną przyjął chrzest, przyjął imię Eugenio. Też nazwał się Eugenio Zolli. I Matka Boża poprosiła, żeby ofiarować. I zauważmy, że w końcu papież Pius XII w pewnym momencie postanowił, że przez Radio Watykańskie ofiaruje cały świat. Bo jak będzie cały świat, to przy okazji Rosja. Nie powiedział słowo Rosja, więc dokonał tego zawierzenia Matce Bożej. I co się okazało? W tym czasie, kiedy to czynił, i szło to na cały świat, nie w obecności biskupów, był taki biskup, który się nazywał August Chlont. August Chlont to był prymas Polski na emigracji w czasie II wojny światowej. I kiedy skończyła się wojna, przyjechał do Polski w 1946 roku w obecności milionowego tłumu na Jasnej Górze ofiarował Matce Bożej cały nasz kraj. Bo papież Pius XII mówił, żeby we wszystkich krajach tak uczynić, żeby episkopaty ofiarowywały całe swoje kraje Maryi. Tak zrobiła Portugalia. Portugalia nie miała tak naprawdę II wojny światowej. Tam nie dotarła. Nie dotarła też rewolucja. Rewolucja, która była w Hiszpanii. Ktoś może powiedzieć, ale w Polsce był komunizm.
ale Polska jest jedynym krajem z tych wszystkich krajów komunistycznych, w którym Kościół wyszedł zwycięski. Stał się silniejszy po tych doświadczeniach prześladowania, a w innych krajach stał się słabszy. Tam jest mało powołań, mało ludzi wierzących. Gdybyśmy pojechali do Czech czy do NRD, to naprawdę tam są straszne spustoszenia moralne i duchowe. Jeżeli chodzi o takie pełne ofiarowanie, to dopiero Jan Paweł II, bo papież Jan XXIII nie chciał tego uczynić, Paweł VI mówi, że to niepotrzebne, czy może tak jakoś wstydził się. Natomiast Jan Paweł II po zamachu, pamiętnym zamachu 13 maja 1981 roku, postanowił, że dokona, jak wyzdrowiał, dokonał tego zawierzenia. I to zawierzenie odbyło się 24 marca 1984 roku. Figura z Fatimy została przywieziona, było całonocne czuwanie przy takiej prywatnej kaplicy i w zasadzie to zawierzenie było następnego dnia, czyli 25. Czyli mamy co wtedy 25? Zwiastowanie na Świętej Marii Panny. Bardzo dobrze. I w obecności wszystkich biskupów świata poświęcił Jan Paweł II całą ludzkość i wymienił też słowo Rosja niepokalanemu sercu Maryi. Dziwny fakt towarzyszył temu zawierzeniu, a mianowicie na słowach o święceniu Rosji, to jak tutaj ta osa latała, czy coś tam, to tam na placu świętego Piotra wyłączono nagłośnienie. Papież powiedział, że ofiarowuje na świętszemu sercu Maryi Rosję, a to w czasie wyłączyli nagłośnienie, nie było słychać, że to Rosja. No ale siostra Łucja powiedziała, że to był pierwszy triumf niepokalanego serca Maryi i powiedziała, że Pan Bóg to usłyszał, chociaż ludzie na placu świętego Piotra nie mogli tego słyszeć. To czyli pierwsze lekarstwo zostało przyjęte przez Kościół, ale widzimy, jak bardzo Kościół jest ze z różnych stron teraz atakowany różnymi aferami pedofilskimi. Widzimy, jak bardzo potrzebujemy takiego ratunku dla Kościoła. Też myślę, że nam duchownym i w ogóle też świeckim to seksualizowanie też jakoś spowodowało, że nam jest trudno trwać w łasce. Łasce przy Bogu, żeby nie grzeszyć. I dlatego takim lekarstwem jest, oprócz tego, co uczynił papież, tak zwane pierwsze soboty miesiąca. Pierwsze soboty miesiąca. Najbliższa sobota będzie szansa. Jeżeli ktoś chciałby wejść w tą taką formę ofiarowania swojego serca, to serdecznie zapraszam. Myślę, że to jest ciągle też dla wielu katolików jeszcze nie znane. Gdybyśmy tak zobaczyli, co dzieje się pierwszą sobotę miesiąca w kościołach. No w naszym kościele jest zawsze nabożeństwo, jest też rozważanie jednej z tamienic Różańca Świętego, jest jedna część Różańca, ludzie się modlą, ale to myślę, że to nie jest częste w różnych kościołach. Na czym polega takie nabożeństwo pierwszych sobot miesiąca? Jakie są te warunki? Po pierwsze, pierwszy warunek, jak mówiła Matka Boża, spowiedź, nie musi być to w samą sobotę, ale to musi być przygotowane serce. Jeżeli ktoś ma grzech ciężki, to nie może odprawiać pierwszej soboty miesiąca. To jest jakby podstawa, łaska uświęcająca. Spowiedź może być wcześniej, ale żeby w sobotę był stan łaski uświęcającej, wtedy trzeba też podczas spowiedzi wzbudzić pragnienie wynagrodzenia niepokalanemu sercu Maryi. Później, kiedy jest pierwsza sobota miesiąca, przyjąć komunię świętą i ta komunia święta też ma być pewnej intencji. Nie tak, że przyjmuję bezmyślnie. To znowu tutaj używanie rozumu jest potrzebne, żeby świadomie to czynić w intencji wynagradzającej. Gdybyśmy tak popatrzyli na wielu chrześcijan, którzy nie lubią Matki Bożej. Wielkie, różne jakieś dziwne rzeczy robią. Widziałem takie filmy, gdzie figury Matki Bożej, ci protestanccy, pastorzy uderzają młotkiem, tłuką, niszczą. Nie tylko gdzieś tam jacyś niewierzący, ale właśnie ci, którzy przedstawiają się jako
narodzeni z ducha, należący do Jezusa Chrystusa, głoszący Ewangelię i nienawidzący Marii. No jak to jest możliwe? Kiedyś jeden z egzorcystów, jest w Wąwolnicy taki egzorcysta, Jan Pędzioł, to on mówi, że nigdy nie jest pewny, kiedy egzorcyzmuje, czy rzeczywiście ktoś jest wolny. Nawet gdy ktoś może powiedzieć, moim Panem jest Jezus, ale kiedy ktoś mówi, moją matką jest Maryja, to wtedy mówię, tak, to wtedy jest ten człowiek wolny. Bo diabeł nigdy nie powie, moją matką jest Maryja. Diabeł strasznie nienawidzi Maryi. Czasem w egzorcyzmach nieraz krzyczy, o, jest tu ona. Jakby nie ona, to bym cię zniszczył. Także Maryja rzeczywiście przychodzi nam z pomocą. Ale potrzebuje też takiej naszej intencji współpracowania, współdziałania z jej sercem. Trzeci warunek to różaniec. Jedna część różańca. Ten różaniec też ma być w intencji wynagradzającej. Trzeba powiedzieć Matce Bożej, że chcemy w intencji tych, którzy są zagrożeni potępieniem. Tak jak dodajemy tę modlitwę po każdej dziesiątce, żeby, no właśnie, o mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego i doprowadź do wszystkie dusze, które najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Właśnie te dusze, które najbardziej potrzebują, bo są zagrożone ogniem piekielnym. I to przyjmowanie i Komunii Świętej, i ten różaniec ma być właśnie w formie wynagradzającej, w formie takiej właśnie ofiarowania za te osoby, które są zagrożone potępieniem. Jest czwarty warunek, że oprócz różańca jeszcze zatrzymać się na medytacji. Matka Boża chce, żebyśmy medytowali. Dlaczego jest różaniec? Kiedyś trudny był dostęp do książek. Książki były bardzo trudne, znaczy były drogie. Nie było jeszcze druku, więc różaniec to była taka trochę streszczona Biblia. Wydarzenia z Ewangelii, które wchodzimy razem z Maryją. I te 15 minut tak zwanej medytacji, to jest takiej medytacji jakiegoś fragmentu z Pisma Świętego. Na przykład fragment zwiastowania. Możemy się zatrzymać, pomedytować. Jak Maria rozmawiała z aniołem. Jak Bóg chce, żebyśmy rozmawiali z Nim. Jak chce, żebyśmy przyjmowali Jego Słowo.